Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną zanurzy w misie, ten nie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, rabbi? Odpowiedział mu: tak, ty. Oto słowo Pańskie. Prorok Izajasz o Mesjaszu wypowiada kilka zdań, a chciałem odwołać się do jednego czy dwóch z nich, które mówią również coś o nas. Izrael jest tą społecznością, której zadaniem jest było usłyszeć Boży głos, wysłyszeć nadchodzącego Mesjasza i rozpoznać go po tym, gdy przyjdzie na ziemię. Ta cecha posłuszeństwa jest w Mesjaszu, bo on jest absolutnie posłuszny. Jezus jest bezwzględnie posłuszny prowadzącej go woli Bożej, ale równocześnie my od niego właśnie chcemy się nauczyć tej postawy słuchania, posłuszeństwa, i dlatego ten obraz Boga, który otwiera nam uszy. Boga, który chce, żebyśmy byli właśnie jako uczniowie tymi, którzy pozwalają się poprowadzić, pozwalają się pouczyć, byśmy rzeczywiście szli za Bożym wezwaniem, za Bożym Słowem. I prorok podkreśla: każdego rana otwiera uszy. To nie jest słuchanie od czasu do czasu. To nie jest słuchanie raz w tygodniu, od niedzieli do niedzieli. Każdego rana Bóg trudzi się nad tym, aby Twoje ucho było otwarte. Bóg sprawia, że to ucho przyjmuje ten dźwięk Jego głosu. Bóg sprawia, że to ucho staje się takim elementem charakterystycznym dla ucznia. To powinien być ten sposób funkcjonowania, zadbanie o te uszy, które słuchają. I widzimy, że w tym zdaniu Bóg wykonuje czynność pobudzania ucha. Czyli to ucho nie ma tylko takiego znaczenia biernego. To ucho nie jest tylko takim radarem, który wychwytuje dźwięk, ale to ucho jest pobudzone do tego, żeby współdziałać ze Słowem, współpracować z dźwiękiem. To ucho jest pobudzone po to, żeby ten dźwięk nie uciekł. Ten dźwięk się, tak jak mówimy,
nie prześliznął jednym uchem, weszło, drugim wyszło to słowo. To ucho jest pobudzone do tego, żeby ta współpraca zaowocowała w naszym życiu. I to drugie zdanie, które nawiązuje do tego, że Bóg otworzył mi ucho, ma to drugą część tego zdania sformułowaną w ten sposób: ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Czyli ja nie stawiałem oporów w tym, jak mnie poprowadził Bóg. I wiemy, że tu mowa jest o tym przejściu przez cierpienie, o tym przejściu przez mękę, przez Mesjasza. Tu jest mowa o tym, że to otwarcie ucha polega na tym, że uczeń uczy się z tych wydarzeń, które są trudne, które są czasami przykre. I dlatego ten tekst jest bardzo na nasze czasy, bardzo na nasze dni, które przeżywamy. Nasze uczniostwo to jest otwarte ucho na wydarzenia, które są trudne. Nie opieramy się. Nie stawiamy oporu tej nauce, którą prowadzi w nas Bóg. Nie stawiamy oporu temu doświadczeniu, które ma nas rzeczywiście przetworzyć, przekształcić. I to jest to aktywne słuchanie. Czyli ja nie tylko przyjmuję słowo, ja pozwalam, żeby to słowo rozbrzmiewało we mnie w tych wydarzeniach, trudnych wydarzeniach codziennego życia, trudnych wydarzeniach obecnego czasu, trudnych wydarzeniach, które przeżywam, których doświadczam. Przeprowadzając mnie przez nie, Bóg kształtuje mnie samego jako ucznia. Prośmy dzisiaj, żeby nasze ucho było każdego rana gotowe na pobudzenie Boże. Prośmy o to, żeby nasze ucho nie opierało się przed Bożym Słowem, ale je przyjmowało z radością. I w końcu, aby to słuchanie było słuchaniem całej naszej osobowości. Wszystkiego w nas, co przeżywa, co uczestniczy w tych doświadczeniach, by rzeczywiście to była nauka, która dotyczy nas. Nie tylko nauka, która dotyczy jakiejś dziedziny, nie tylko nauka, która dotyczy jakiegoś wymiaru, ale żeby to była nauka, która przekształciła, przetrawiła nasze serce, nasz umysł, stała się doświadczeniem bycia z Bogiem właśnie w tych wydarzeniach trudnych. Prośmy o to, byśmy naprawdę byli jak uczniowie, byśmy byli jako ci, którzy rozpoznają Boży głos i Boże kroki. Amen.